Współcześni oceniali mnie różnie. Pozytywnie jako mecenasa sztuki i reformatora, negatywnie jako polityka. Lata mojego panowania, czyli okres od ostatniej wolnej elekcji w 1734 do trzeciego rozbioru mojego państwa i mojej abdykacji. Zostałem wybrany, kiedy Polska była w bardzo trudnej sytuacji politycznej, a państwa sąsiednie Austria, Prusy, Rosja rosły w siłę. Jako władca oświecony chciałem przeprowadzić reformy w państwie. Wprowadziłem malarzy takich jak Marcello Bacciarelli, Canaletto i architektów, którzy przebudowali Zamek Królewski, a wybudowali Pałac na Wodzie, czyli łazienki, moją letnią rezydencję. Jako mecenas sztuki organizowałem cotygodniowe obiady czwartkowe, zapraszając ludzi świata, pisarzy, malarzy, polityków. Po co? Po to, by wysłuchać ich wypowiedzenia w wierszach, bajkach, fraszkach, dramatach i rozprawach politycznych. Obiady pełniły funkcję kulturalnej instytucji, która inspirowała twórców do rozwijania swoich talentów. Odbywały się zimą w Zamku Królewskim, latem w łazienkach. Obiady czwartkowe serwowano barszczuszkami, różne pieczenie z dziczyzny z pieczenią baranią na czele, pasteciki, ryby, pikantne marynaty, różne wędliny, jarzyny oraz świeże i suszone śliwki. Literatura oświecenia miała charakter dydaktyczny i wskazywała, co jest dobre dla państwa, a wysiedzała zacofanie zwolenników złotej wolności. A Ignacy Krasicki odważył się na krytykę duchownych, pisząc: Szanujmy mądrych, przykładnych, chwalebnych. Śmiejmy się z głupich, choć i przewielebnych. Założyłem Teatr Narodowy w Warszawie, by wystawiał sztuki oświeconych europejskich pisarzy. Najczęściej wystawioną polityczną polską komedią był Powrót posła Juliana Niemcewica. Ta komedia wychwalała mądrych zwolenników, a tępych i egoistycznych sarmatów wysiedzała. W ten sposób zachęcała widzów do reformowania państwa. Zachęcony przeze mnie Sejm w 1763 roku powołał Komisję Edukacji Narodowej. Było to pierwsze Ministerstwo Oświaty w Polsce, a utworzone Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych przygotowało 27 nowych podręczników do nauki czytania i pisania oraz pomocy dydaktycznej. Byłem sprzewodniczącym Sejmu, który zebrał się w Warszawie w 1788 roku, a nazwano go Sejmem czteroletnim albo wielkim. Dzięki jego obradom uchwalono Konstytucję 3 maja po Konstytucji amerykańskiej i francuskiej. Była jedną z najbardziej postępowych konstytucji na świecie. Znosiła liberum veto, wolną elekcję i konfederację, a tron stał się dziedziczny. Dała prawa mieszczanom, a chłopi zostali przyjęci pod opiekę prawa i rządu krajowego. Niestety rodacy oceniają mnie przez pryzmat rozbiorów, a wszyscy nie rozumią, że to złota wolno szlachecka, która doprowadziła Polskę do zguby. Wstydzę się targowicy, bo nie zdawałem sobie sprawy, że prowadząc ugodową politykę wobec carycy Katarzyny, zdradziłem Polskę. Moją zbytnią uległość wobec Rosji wynikała z chęci uratowania upadającej ojczyzny. Byłem słabym politykiem i nie mogłem się przeciwstawić potężnym sąsiadom. Mam nadzieję, że historia oceni mnie łaskawie.